Shut your ugly trap! Come here! Cześć, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Bartul, zapraszam na pierwszy premierowy odcinek serii Zagrajmy w Evil West. Generalnie jest to strzelanka osadzona w alternatywnej rzeczywistości, gdzie klimat fantasy miesza się z miejscem akcji XIX-wiecznym Dzikim Zachodem. Za projekt odpowiada polskie studio Flying Wild Hog, znane za sprawą takich gier jak Hard Reset czy Rebootu marki Shadow Warrior. W Evil West wcielamy się w postać łowcy potworów elitarnego stowarzyszenia, którego zadaniem jest oczyszczenie terytoriów Stanów Zjednoczonych Ameryki z plagi wampirów i innych paskudztw. Rozgrywka w grze nie odbiega od innych dzieł Flying Wild Hog i skupia się na dynamicznej akcji oraz pokonywaniu hord wrogów w oldschoolowym stylu. Do walki wykorzystujemy różnorodne uzbrojenie od prozaicznej broni palnej, takie jak strzelba, przez nowinki technologiczne tamtych czasów pod postacią wspomaganej mechanicznie rękawicy bojowej. Dodatkowe urozmaicenia stanowią umiejętności odblokowywane wraz z postępami w grze. Evil West możemy bawić się samodzielnie lub w trybie kooperacji dla dwóch osób. Co warto jeszcze dodać, produkcja oferuje 16 różnorodnych poziomów, jak widzicie tytuł jest po polsku. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. Jeszcze tutaj jedną rzecz sobie ustawię. Muzykę sobie podgłośnimy troszeczkę. I tak, do wyboru mamy 4 poziomy trudności. Bajka, normalny, trudny i piekielny. Ukończenie gry na poziomie piekielnym zaowocuje tutaj dodatkowym osiągnięciem, natomiast nie jest to zalecane przy pierwszym przejściu, więc ja sobie prawdopodobnie ukończę gry na piekielnym poziomie, grając drugi raz, a teraz sobie wybierzemy poziom normalny, permanentna śmierć oczywiście wyłączone. Przypomnienia umiejętności mogą być włączone tutaj, pomoc przy celowaniu tutaj nie będziemy tego wybierać, asysty. Śledzenie kamery podczas walki włączone. Gamma, skala, HUD, napisy włączone. Okej, dobra, nie ma co przedłużać, jedziemy. Podejrzany ładunek. Since the time of the founding fathers, dark forces have been preying on America. As the fight against these vampires continued, a secret organization has trained people with remarkable skills. The agent's duty is to protect ordinary people from the forces of evil. Lubię klimaty Dzikiego Zachodu. Zresztą takie giery jest jak na lekarstwo. No, szykuje się fajna seria. Gra mi się generalnie przynajmniej na zdjęciach i w opisie spodobała, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną śledzić. Chatty with his guts sprayed all over a train carriage. I know how to shape an explosion, Edgar. It's coming. Wait for it. Carol can suck my dick. He's the Secretary of War, not the Secretary of Bridges. Let's go have a look-see. I go high. No, całkiem fajnie to się prezentuje. Dobra, już przejmujemy kontrolę nad naszą postacią.
O, a tam co to jest? Nowy cel, dotrzyj do mostu. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mamy tak, postać. Tutaj mamy tak, firmowy kapelusz i R licz na najlepsze, ale nigdy nie spuszczaj gardy. Tak właśnie mówią w trakcie ćwiczenia agentów. Ten masywny kapelusz nie tylko dobrze chroni przed słońcem, ale także zwiększa ochronę przed obrażeniami fizycznymi. O, proszę. No i tutaj mamy firmowy ubiór, kapelusz, szalik i tak dalej. Tutaj mamy, to jest to samo. Tutaj jak widzicie, mamy jakieś skille do odblokowania. Teraz tak, tutaj mamy rewolwer, unikalny mechanizm przekładni magazynku zaprojektowany przez niezastąpionych inżynierów Instytutu Rentiera i łączący wiele mechanizmów pozwalających na szybkie i efektywne przeładowanie, zapewniając gotowość agenta do walki niemal w każdej sytuacji. No i tu mamy rękawice i tak dalej. No i mamy tutaj wiedzę. Misja pierwsza, Jesse Rentier i Edgar Greyvenor sprawdzają podejrzany pociąg, którym prawdopodobnie przewożona jest ludzka krew i horda wampirów. Plan jest taki, by przechwycić pociąg i przesłuchać odpowiedzialnych za niego ludzi. Jak widzicie, tutaj mamy zdobycie tak. Zbieramy dolce, otwieramy skrzynię i zbieramy tutaj chyba jakieś dokumenty. Postaram się wam to wszystko pokazać, gdzie to się znajduje. I tutaj mamy Instytut Rentiera. Jesse Rentier, syn Williama Rentiera, dyrektor Instytutu Rentiera. Jesse stracił matkę w dzieciństwie i wychowywany był przez ojca. Od najmłodszych lat był poddawany treningowi, który miał na celu uczynić go kolejnym dyrektorem Instytutu. Najwcześniejsze wspomnienia Jesse'ego dotyczą polowania na potwory. Wychowanie przez ojca sprawia, że Jesse postrzega siebie jako narzędzie w walce ze złem czającym się w ciemności i obrońcę potrzebujących. Mimo to nadal tli się w nim iskra buntu, która sprawia, że kwestionuje swoje miejsce w świecie oraz plany ojca dotyczące przyszłości. No i tutaj mamy grę. Dobra, aha, tutaj jeszcze jest pasek doświadczenia, widzę. Mamy 3000 dolców. I to są prawdopodobnie punkty, które będziemy zdobywać. Okej. Pociąg wybucha. Właśnie jeden wagon spadł w urwisko, lub chyba, nie wiem, tam rzeka płynie. No, widoczki ładne, trzeba przyznać. Wszystko to fajnie wygląda, trzeba powiedzieć to wprost. Interakcje. Niektóre miejsca umożliwiają wykonanie unikalnych akcji. Dobra, cyk. No i mamy pierwsze skarby. 66 sztuk dolców. Skąd tu bandyci się wzięli? Aha. Ja jebie. To zaraz wyjebie. Jak wypłynę każdego agenta Instytutu Rentiera w ciśnienie, by oddać cios. Atak wręcz. A kurczę, wytrzymały ten gagatek był. 5 strzałów. Dobra, co to jest? Siewca plugastwa, najsłabsze ogniwo w drzewie genealogicznym. Proces przemiany usiewców został zakłócony rzadką grupą krwi albo ogólnymi wadami dziedzicznymi. Nieudana transformacja odarła ich z człowieczeństwa, wywołując nienasycone pragnienie krwi. Ze względu na niedorozwój ich wampirzych szczęk, siewcy nie mogą przekuć skóry swoich zdobyczy, aby wystać ich krew. Zamiast tego brutalnie okaleczają swoje ofiary, by móc spijać krew z otwartych ran. Myślę, że będę wam to czytał, zresztą sam jestem trochę ciekawy tych opisów. Tu mamy jeszcze Edgara, za chwilę też o tym poczytam. No jak widzicie, 1 na 9 tutaj. Wszystko się nam zmienia. Spoczko.
Unikaj ciosów nieprzyjaciela, wciskając, aby zrobić szybki krok w bok, bądź przytrzymaj, by się przeturlać. Okej, nie trzeba uważać. Trochę czerwono jest, tak. Taki jeden kolor się tutaj. No, wyróżnia. No, proszę, tutaj coś mamy. Jest i skrzynia. Skrzyniarz 181 sztuk dolców. A, czekajcie, bo tutaj widzę, coś jest schowane. Trzeba się dobrze rozglądać, bo widzicie, łatwo przeoczyć. A niestety w tej grze jest tak, że nie można się za bardzo cofać. Born 1857, 1864, 1881. Arranged in order of vintage like fine wines. Fragment spisu. Okej, okay, i jak to wygląda tutaj? Tak, 1 na 2. Ale skrzynię otwarłem i dalej jest... Aha, bo mam skrzyń tutaj 0, przepraszam. Czyli to skrzynia to nie jest zaliczone do tej kategorii, tylko do kategorii gotówki. Wszyscy nie żyją, szlak. Rozglądaj się za leżącymi dolcami, później mogą być ci potrzebne. Eksploracja poza główną ścieżką pozwala na odkrycie dodatkowych sekretów. Po prostu przejdź po pieniądze, by je zebrać. Matko, czekajcie tutaj, widzicie, już się nie da wrócić. Już się nie da wrócić, niestety. Także jak coś zapomnimy, to generalnie trzeba powtarzać cały poziom. Wciśnij lewy przycisk myszy plus podczas, by zmniejszyć dystans do przeciwnika i natychmiast wyprowadzić bohaterski sierpowy. Okej. Okay. Zobaczymy, jak to działa. Okej. Okay. Jeszcze możemy... O, widzę. O, nieźle, nieźle. Mam jeszcze coś takiego jak kopniak. Gramy na normalnym poziomie trudności. Gra nie może nie jest trudna, natomiast przeciwnicy mają sporo życia. Medyczny dyspenser wbudowany w rękawice pomaga radzić sobie nawet z najgorszymi ranami, jednak potrzebuje czasu, by się naładować między użyciami. Okej. Okay. No to czekajcie, to się uleczymy. Dobra. To było spoko. Cios podbródkowy skutecznie podrywa z ziemi większość przeciwników. Trzymaj, by wykonać ten ruch oraz uderzaj ich, by zatrzymać w powietrzu. Okej. Okay. Wow, 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 wow. Fajnie, że możemy przeciwników wyrzucać poza mapę. Nie wiem, czy ja mogę sam tam też spaść. Wolę nie próbować. Dobra, idziemy. No i tutaj mamy kolejne zasoby. No, to raczej. Tu nic nie ma. Trzymaj strzałkę do przodu plus lewy przycisk myszy, by wykonać cios podbródkowy. Następnie uderz go w powietrze, nadając efekt kuli armatnej, by cisnąć nim w dal. Dobra. Dobra.
cyk. Fajnie, że... O kurde, dostałem po ryju. Fajnie, że automatycznie nacelowuje nam. Na cel. A, widzicie, nam coś tutaj wypadło z tego. Ej, czekajcie, wydawało mi się, że tych wagonów było więcej. Coś tam spadło na dół, ale... Wiecie co? Nie można w tej grze skakać. Nie ma czegoś takiego jak skok do góry. Więc to też w swoisty sposób troszkę może ograniczać, prawda? Naszą postać. O cholera, kto to jest? Możesz mordę. Przerywanie akcji wroga. Ataki specjalne przeciwniku nie mogą zostać normalnie przerwane, jednak kuksaniec temu zaradzi w 10 end w odpowiednim momencie, by przerwać akcję wroga. O cholera, o cholera. Zmierz dystans do bliskiego śmierci wroga oraz zastosuj cios ostateczny, by pożegnał się z życiem w spektakularny sposób. Podejdź do migoczącego na żółto przeciwnika i naciśnij ciosy, ciosy ostateczne generują kapsułki zdrowia. O, proszę. Leżysz, pan. Dobra, Tytan Jenu lub Jenu, charakteryzujący się masywną budową ciała drapieżniki z plemienia Jenu w Ameryce Północnej o skłonnościach kanibalistycznych. Niedawny spadek ich populacji stał się bezpośrednią inspiracją do zawarcia układu Sangisuge. Czy jakoś tak. Muszę się nauczyć to wymawiać. czekajcie, czy ja tutaj wszystko zebrałem? Chyba tak. Great, more ticks. 56 sztuk dolców. No to warto, widzicie, znaczy... Boże, warto. Łatwo było przeoczyć to. O kurde, taka spluwa to by mi się przydała. Żeby też można było tutaj widzę. Strzepnąć o te kolce. Drugi? A to drugi przyszedł. Ja się chyba uleczę. No powiem wam, że... Możesz morda. Że gra jest dosyć, może nie trudna, ale... Ale trzeba uważać, będziemy musieli zainwestować troszkę perków w ten... w jakieś punkty życia, czy coś w tym stylu. Poczytamy teraz na temat jeszcze tutaj tego jednego bohatera, Edgara. Podczas wojny secesyjnej młody żołnierz 54. Massachusetts Edgar Gravenor spotkał w bitwie o Fort Wagner prawdziwego potwora. Stworzenie nazywane Stoneclad. Każdej nocy przerzedzało szeregi jego oddziału. W czasie jednej z nocnych wart Edgar stanął twarzą w twarz z bestią. Szczęśliwie z pomocą przyszedł mu młody William Rentier, który w owym czasie był u szczytu swoich fizycznych zdolności. To był
początek ich przyjaźni, a po jakimś czasie Edgar miał okazję odwdzięczyć się. Po śmierci ojca William został dyrektorem Instytutu Rentiera, a Edgar dołączył do niego jako jego prawa ręka i doradca. Ze względu na duże doświadczenie wojskowe Edgar William wyznaczył mu zadanie szkolenia kolejnego pokolenia myśliwych. Jesse był gwiazdą wśród uczniów Edgara, a później został jego partnerem. Razem wyznaczyli nowe standardy jako czołowy zespół terenowy Instytutu. Okej. Okay. Dobra. O, tutaj mamy też coś ukryte. 20 sztuk. 23 sztuki. Więc jak przeoczymy coś, to później się to zemści na tym, że coś nam zabraknie nam gotówki na jakiś zakup. Nie wiem, czy to ulepszeń, czy sprzętu. Tutaj coś jest? O, jest. Hey boyo, guess who's riding in first class and responsible for the biggest delivery in gathering history? Remember when the dream of attending the gathering was just that? Wishful thinking. But I am on my way, soon to be hobnobbing with the creme de la creme. The oldest, the wisest, the most powerful. This is where it begins. If I play this right, in 100 years, I'll be the one being catered to by human douchebags like you. That's it for now. I must bid you adieu. There's still much to do, and I can't louse this up. Yours truly, Chester, the catering king. List Chestera Morgana, 1 na 2. Okej, czyli co, spotkamy jeszcze kolejny dokument? Według mnie tak, ta mapa jest strasznie taka czerwona, nie? Ruda taka, pomarańczowa. Aż za bardzo. Gra się nam zapisała. Wiecie co? Czekajcie, zobaczmy jeszcze tutaj jedną rzecz. Mamy 7 na 9 i 2 na 2. Dobra, czy jeszcze dwie znajdźki muszę znaleźć. O, rewolwer łowcy. Łatwo dostępny, szybkostrzelny, niezawodny. Czego więcej chcieć? Ach tak, przerobiony mechanizm młoteczkowy pozwala na niemal błyskawiczne opróżnianie bębenka, czyniąc użytkownika najszybszym rewolwerowcem zachodu. Przytrzymaj page down, by zacząć wachlować nabojami, albo wciśnij raz, aby oddać pojedynczy strzał. I co ciekawe, możemy tutaj sobie tą broń jeszcze obracać. Troszkę ciemno jest, możemy też przybliżać i oddalać. W sumie powiem wam, że pomysł fantastyczny. No to jeden magazynkiem, niestety nie jesteśmy w stanie wyeliminować jednego przeciwnika, ale i tak lepsze coś, a lepszy ryc niż nic. Wykonaj cios ostateczny 15 razy. Tu się to sprawdza nawet. Za ciężki jest, żeby go podrzucić i nim tutaj żonglować, tak powiem. Dobra, spoczko. Fajnie się tłucze te wampiry.
Rękawica rentierów może zostać wykorzystana do otwierania zablokowanych przejść. Znajdź kodę interakcji w ciśnieniu, aby utorować sobie przejście. O, proszę, tutaj coś jest. Proszę, trumny. Ej, fajne. Aha, trzymaj, a następnie, okej, okay, zobaczymy jak to zadziała. O kurde, fajne. Żegnaj, kolego. No, trochę żeśmy mapy przeszli. Co tu? Spadł nam na głowę. Jest 52 sztuki. O cholera, nie chcę nawet wiedzieć, co w tym wagonie się znajduje, ale... Ła! Co, nie przewozili ropę? Czy to jest... Czy to po prostu ze krew wampirów? Dobra, mamy chyba... chyba wszystko mamy. 9 na 9 i tak, wszystkie rzeczy zebraliśmy. Bardzo się cieszę z tego powodu. A i tutaj mamy te wpisy. Fragment spisu i list Chestera. No i tutaj mamy te interakcje. Czekajcie, gdzie teraz? Aha. Patrz, jaki silny chłop. Samymi rękami się podnosi. Sam uderwałem od tego. O kurwa. Ej, skąd tu tyle tych przeciwników się wzięło? Wiecie, ma matka nie miała? Możemy te ciosy blokować. Oh yeah. Oh yeah. Uźwa, co to jest za bydle? Pierwszy bosik. Ła. Ciekawe, czy możemy mu ten cios sobie przyblokować. Możemy, ale... Wow, 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 wow. Dobra, dobijemy typa. Nie podniosę go, no nie.
Znajdź stara Morgana, nowy cel. Co to jest? Zgnilec. Zgnilce to efekty nieudanych eksperymentów związanych z przyspieszeniem przemiany. Proces wapnienia skóry pokrył ich ciała twardą łuską, stopniowo gnijącą od środka. Brylasty czy raki, które wbuchają mieszaniną krwi i szpiku kostnego, mogą stanowić źródło pożywienia dla słabszych wampirów. Wyjątkowość składników odżywczych owej mikstury według niektórych źródeł pozwala przetrwać krwiopijcom kilka minut w świetle słonecznym. Duża wytrzymałość zgnilców czyni ich skutecznymi strażnikami wampirzych leży. Generalnie nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj tych przeciwników było później więcej i byli traktowani jako zwykli przeciwnicy, a nie boss. Chociaż może to nawet nie jest boss, bo tutaj chyba to nie jest jakoś zaznaczone, ale tak mówię, na pewno ich spotkamy więcej. Heard you were on your way to the gathering, Chess. What's this? Catering? Why, I have no idea what you... That big shiny ball out there is no good for your sensitive skin. The sun's not to know what they'll do to me. Fun game. Let's test that theory. No, no, Richard, stop! Belmontville! The gathering's in Belmontville! Excellent choice, Chester. And since you're feeling so damn helpful, we're gonna be needing a guide. Consider it a promotion, dipshit. Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting DeBono for 3 months. What's another few hours? Have it your way. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Fire you? I chyba to będzie tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek. Tutaj rozpoczynamy w tym momencie rozdział drugi. Także tak gierka się prezentuje, całkiem przyjemnie się gra. Mam nadzieję, że będziecie ze mną tutaj oglądać kolejne materiały. Serdecznie dziękuję za wszystko, za komentarze, za suby. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.